Konami. Ola, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejne wyzwanie budżetowe. Natomiast tym razem nie jest to cały tydzień, są to 4 dni, a dokładniej 4 dni za 40 zł, czyli można by powiedzieć 4 sposoby na dzień za 10 zł. Oczywiście jak zawsze muszę zaznaczyć, że nie jestem dietetyczką, to nie jest jadłospis, który należy powtarzać. Jest to jedynie wyzwanie, zabawa dla mnie, a dla Was może to być inspiracja na fajne i tanie wegańskie dania. A skoro mowa o tanim wegańskim jedzeniu, to chciałabym powiedzieć, że zostałam zaproszona do wzięcia udziału w nowej akcji kampanii Roślinnie Jemy. Jest to roślinne wyzwanie Misja Oszczędzanie, czyli takie wyzwanie, w którym możecie wziąć udział, gdzie dowiecie się, zobaczycie, jak można w tani sposób jeść roślinnie. Także jeżeli chcielibyście otrzymać darmowe materiały na temat taniego roślinnego jedzenia, w tym 7-dniowy jadłospis i 30 artykułów na ten temat, to zachęcam Was do dołączenia do wyzwania, link znajdziecie w opisie. I uważam, że jest to absolutnie wspaniałe, że takie materiały można otrzymać za darmo, także bardzo Was zachęcam do udziału. A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Czekam również na Wasz feedback, na Wasze komentarze i na informacje, czy podoba Wam się taka krótsza wersja moich wyzwań budżetowych. Tutaj są całe moje zakupy. Zmieściłam się w limicie, bo wydałam 39 zł i 80 groszy, a nawet kupiłam dwie rzeczy, których nie było na mojej liście zakupów, czyli paluszki i orzechy laskowe. Nie planowałam ich kupić, ale zostało mi prawie 3 zł w budżecie, także na nie padł wybór. I tak szybciutko przejdziemy przez całe te zakupy. Kupiłam kaszę jęczmienną, ponieważ chciałam coś, co będzie w porządku i na śniadanie, i na obiad. Jak widzicie tutaj, to jest pierwszy... No chciałam powiedzieć tydzień za, ale to nie jest tydzień. W każdym razie jest to pierwsze takie wyzwanie budżetowe, w którym nie ma ani płatków owsianych, ani niczego w tym stylu, ani świeżych pomidorów. Także trochę inaczej tym razem. I właśnie dlatego wzięłam kaszę jęczmienną, ponieważ ją mogę również zjeść na śniadanie. Ze strączków mamy fasolę białą i czerwoną soczewicę. Chciałam kupić soczewicę brązową lub zieloną, ale niestety już jej nie było na wagę. Fasolę też nie planowałam kupić tej dużej, tylko taką drobną. Ale też nie było, dlatego musiałam kupić taką. Tutaj makaron. Owoców nie ma zbyt dużo, to są tylko 4 dni. Mam tutaj 2 banany i 4 jabłka. Oczywiście pieczywo. I tutaj znalazłam właśnie w Auchan takie po prostu 4 kawałki, takie dosyć duże kawałki chleba razowego. I uznałam, że to będzie dobry wybór, bo ostatnio pieczywo szczególnie bardzo podrożało. I to właśnie tam było mi najtrudniej zdecydować się na konkretny produkt. Niecały kilogram marchewki, niecały kilogram ziemniaków, jedna dynia Hokkaido, opakowanie rukoli, mały koncentrat pomidorowy, kapusta kiszona z marchewką, jeden mały por, natka pietruszki, pęczek rzodkiewek, 2 cebule, pestki dyni, no i te 2 produkty dodatkowe, czyli orzechy laskowe, które będą też super do kaszy z jabłkiem i właśnie z nimi, i z cynamonem, i paluszki, które będą po prostu dodatkową przekąską. Tak się prezentuje wszystko. Jeżeli ktoś chciałby sobie przejrzeć ten paragon dokładniej, to może zatrzymać w tym momencie filmik i sobie popatrzeć tutaj na wszystko, jakie były ceny i tak dalej. Moje wyzwanie zaczyna się jutro, ale już dzisiaj przygotowuję niektóre rzeczy. Tutaj jest właśnie moja rukola, którą zostawiłam w tym oryginalnym opakowaniu. Tylko dodałam trochę papieru, który będzie absorbował wilgoć. I tutaj jest też część tej rukoli, przełożyłam do takiego szczelnego pojemnika. Wcześniej ją umyłam. Fasolę zalałam wodą, żeby się moczyła. Rzodkiewki obrałam, umyłam i zalałam wodą, żeby cały czas były kruche i nie więdły. I jeśli chodzi o liście rzodkiewki, to na razie je zostawiam. Może jeszcze je użyję. Ponieważ podobno można robić z liści rzodkiewek pesto. Nie wiem. W każdym razie na razie zostawiam. Może jeszcze mi się przyda, a może nie, i wyrzucę. Zobaczymy. Witam Was w pierwszy dzień. Bardzo się cieszę na to wyzwanie, bo minęło już sporo czasu, od kiedy nagrywałam ostatnie. Dzisiaj na śniadanie robię kaszę jęczmienną z jabłkami i cynamonem. Do tego będą też orzechy laskowe, które najpierw podprażę. Także teraz podprażam orzechy, a nastawię również kaszę i zrobię jabłka na ciepło z cynamonem. Postanowiłam na tej patelni zrobić wszystkie moje orzechy laskowe, całe 30 gramów, bo stwierdziłam, że do czegokolwiek użyję ich później i tak lepsze będą w takiej formie stosowanej.
i obrałam je z tych skórek. To się robi bardzo prosto, wystarczy włożyć sobie je na jedną rękę i pocierać drugą ręką i to samo odpada. Tutaj są moje ogryzki i obierki od jabłek. I nie wiem, może ktoś już stwierdzi, że już przesadzam z tym niemarnowaniem i tak dalej. Ale z tego można zrobić taką pojedynczą porcję kompotu. Wystarczy to po prostu zalać wodą, dodać na przykład goździki, kardamon, trochę cynamonu. A zalać wodą tylko tyle, żeby przykryło, co tutaj jest. Pogotować chwilę i mamy taką małą porcję kompociku, więc myślę, że w sumie sobie to zrobię, bo kiedyś to robiłam i to jest bardzo pyszne. A więc w sumie czemu nie? Tak, moje jabłka są gotowe. Tutaj po prostu zrobiłam na ciepło z cynamonem, trochę wody, tyle i kasza. I śniadanie gotowe. Te podprażone orzechy laskowe robią tutaj robotę. Jakby naprawdę to jest bardzo smaczne dzięki nim. Myślę, że bez tych orzechów byłoby to takie smutne śniadanie. A tak jest naprawdę smaczne i przede wszystkim ogromne. Moja fasola, jak widać, po nocy już wchłonęła dużo wody, urosła, zaraz będę ją gotować. A z części rzodkiewek postanowiłam zrobić taką marynowaną rzodkiewkę. Tutaj jest w proporcji mniej więcej 1 do 1 ocet i woda, do tego trochę soli, trochę pieprzu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj reszta rzodkiewek. Będę dzisiaj robiła zupę dyniową. Do jej wykonania potrzebuję jedną dynię Hokkaido, którą obiorę. Jedną dużą marchewkę i kawałek bora. Wziąłam tutaj tą część taką pomiędzy tym zielonym a białym. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dynię już obrałam i pokroiłam w kostkę. Tutaj zostawiłam takie dwa kawałki, które wykorzystam w tym tygodniu do czegoś innego. I generalnie te pestki z dyni można też upiec i zjeść. Natomiast mi się po prostu już tego nie chciało robić, tym bardziej, że mam te pestki, które kupiłam za złotówkę. Jak tylko fasola skończy się gotować, będę mogła robić zupę. A mam ochotę jeszcze coś zrobić, więc stwierdziłam, że zrobię sobie od razu surówkę, którą będę jadła dzisiaj do obiadu lub kolacji. Właśnie jeszcze nie wiem, jaka będzie kolejność posiłków. Surówka z kiszonej kapusty gotowa. Do tej ilości kapusty dodałam trochę pieprzu, trochę oliwy, 1/4 cebuli i dosyć sporo nalki pietruszki. Fasolka się ugotowała, zajęło to niecałą godzinkę. Tutaj mam jedną szklankę fasoli, z której będę robiła dzisiaj kotlety, a tutaj cała reszta, tyle wyszło. I zabieram się za zupę. Zupę zaczynam od podsmażenia, pora na oliwie. Dodaję sól. Dodałam tutaj jeszcze pieprz i czosnek w proszku i teraz dodajemy warzywa. Dodajemy tylko tyle wody, aby woda przykryła warzywa, żeby wszystko się ugotowało, a później już po zblendowaniu w miarę potrzeby możemy dodać więcej. Teraz doprowadzam całość do wrzenia i będę gotować, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Tak wygląda masa na moje kotleciki z fasoli. Mam tutaj pogniecioną fasolę, kawałek cebulki, sól, pieprz, trochę sosu sojowego i dodam jeszcze trochę wody i trochę mąki. To jest mąka, która mi została z tygodnia za 50 zł z Aldi. Tak, cały czas ją mam, nie używam zbyt wiele mąki, więc nadal tutaj jest. Więc trochę wykorzystam do tych kotletów. Kotleciki uformowane i gotowe do usmażenia. Dałam tutaj ostatecznie 3 płaskie łyżki mąki. Na patelni będę zaraz podprażać wszystkie moje pestki dyni. Warzywa są już miękkie, więc teraz zblenduję zupę i później dodam jeszcze ewentualnie, co tam trzeba do smaku. Zupka wyszła pyszna, dodałam tutaj jeszcze trochę sosu sojowego i więcej pieprzu. Można również dodać tymianek, jeżeli chcecie dodać jakieś zioła. Jest bardzo prosta i naprawdę smaczna. Tutaj jest moja dzisiejsza zupka na lunch. Na górze jest jeszcze natka pietruszki i pestki dyni. Tutaj cała reszta pestek dyni, a tutaj reszta zupki. Do tego jeszcze kawałek chleba, to jest pół takiej dużej kromki. Zupy dyniowej pozostało tyle. Poza tą jedną porcją, którą dzisiaj zjadłam na lunch, mam jeszcze słoik i taki kubek, bo niestety nie mam innych pojemników ani słoików, więc muszę sobie jakoś tak radzić z normalnymi naczyniami. Obiad, kolacja gotowa, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać, aż to zjem. Mam tutaj 2 średnie ziemniaki ugotowane, do tego 2 kotleciki z fasoli oraz
To jest jedna marchewka starta na tarce z dodatkiem soli, pieprzu i oliwy. No i moja surówka z kapusty kiszonej. Tu jeszcze mi trochę zostało. Mniam. Wysmagowałam już tego kotleta i wydaje mi się, że dałam trochę za dużo mąki, bo są one takie dosyć twarde. Ale i tak są ok. W każdym razie, jeżeli planujecie je zrobić, to polecam dać trochę mniej mąki. I mam tutaj jeszcze trochę musztardy. Witam Was w drugim dniu tego wyzwania. Na śniadanie robię fasolkę w pomidorach. Zużyję do tego, tak myślę, że mniej więcej szklankę fasoli, trochę koncentratu pomidorowego. Do tego będzie jeszcze taka mała sałatka z rukoli i pieczywo. Dodałam tutaj już tak mniej więcej łyżkę koncentratu, jeszcze sporo mi go zostało. A dodałam również sól, pieprz i teraz trochę majeranku. Do takiej fasolki warto też dodać szczyplę cukru, która tak przełamie tą kwaśność, kwasowość, nie wiem jak się mówi, tych pomidorów z przecieru. I bardzo proste i szybkie śniadanie na ciepło gotowe. Tutaj jest moja fasolka. Do tego mam jeszcze jedną kromkę chleba przekrojoną na pół i taką mini sałatkę z rukoli. Jest tutaj po prostu rukola, oliwa i trochę pestek dyni. Na obiad robię dzisiaj makaron w sosie dyniowym. Po prostu zużyję tutaj tą zupę dyniową, którą mam w tym kubku. Zrobię z tego właśnie sos do makaronu, dodam jeszcze soczewicę, więc teraz ugotuję, myślę, że tak ze dwie szklanki soczewicy. Resztę zostawię nieugotowaną, bo jeszcze nie wiem, co będę chciała z tego robić. No i zastanawiam się, czy ugotować cały makaron, czy nie. Jest tutaj prawie 200 gramów, więc więcej niż na jedną porcję dla mnie, no ale nie wiem. Zobaczymy. Ostatecznie ugotowałam całą soczewicę i teraz ją do czegoś przełożę i zabiorę się za gotowanie makaronu i robienie sosu. Tutaj jeszcze mam taki kawałek cebulki drobno posiekany i tyle. Tutaj przyłożyłam sobie większość tej soczewicy do słoika. Tutaj jeszcze zostało mi w garnku to chyba, co użyję do dzisiejszego makaronu. I tutaj szklanka, z której zrobię pastę z soczewicy. Włożę to po prostu do blendera. Do tego oliwa i przyprawy i tyle. Ostatecznie tą pastę zrobiłam tutaj z dwóch szklanek soczewicy, także mam na później trochę mniej. A dodałam tutaj sól, pieprz, oliwę, taką przyprawę z suszonych pomidorów i dodam jeszcze więcej czosnku. Blendowane, gotowe, wyszło naprawdę całkiem smacznie, lepiej niż się spodziewałam. Nice. Do cebulki dodałam tak mniej więcej szklankę ugotowanej soczewicy. Teraz dodaję szklankę sosu. Myślę, że może dodam później więcej, ale na razie jeszcze nie wiem, więc wolę tak po trochu. Do makaronu zjem też sobie całą resztę mojej surówki z kapusty kiszonej, ponieważ chciałam opróżnić ten pojemnik, żebym miała gdzie włożyć tą pastę z soczewicy. Ostatecznie dodałam tutaj cały makaron i to już wyszło bardzo smaczne. W ogóle fajnie się to wszystko razem połączyło, bardzo mi się to podoba. Wygląda trochę jak mac and cheese, ale nie ma to nic wspólnego z mac and cheese'em. Dodałam jeszcze trochę soli, pieprzu i dodam trochę płatków drożdżowych, ale to jest opcjonalne. Wiem, że to jest składnik, który nie wszyscy mają normalnie w domu. Przypuszczam, że większość wegan ma, ale jeżeli nie macie, to też nie jest jakieś konieczne, niezbędne tutaj. Bez tego też jest ok. Mówiłam dodać jeszcze trochę papryki wędzonej. Niewiele. Oj, chyba trochę wyszło więcej niż chciałam. Po wymieszaniu jest gotowe. Tutaj jest moja porcja na dzisiaj. Tutaj cała reszta, także może innego dnia to dokończę. Do tego makaronu mam jeszcze rukolę i całą resztę surówki z kapusty. I również posiekałam trochę podprażonych orzechów laskowych. I tyle jeszcze mi ich zostało. Wygląda super, smakuje super, także myślę, że to jest jeden z bardziej udanych przepisów z wszystkich moich budżetowych wyzwań. A tutaj rzeczy, które pójdą do lodówki, czyli cała reszta ugotowanej soczewicy, pasta z soczewicy i reszta zupy dyniowej czy sosu, jak zwał, tak zwał. Banan na przekąskę. Na kolację robię dzisiaj kapuśniak, do tego zużyję tutaj te trzy ziemniaki. Reszta będzie na później. Oprócz tego jedna duża marchewka, jedna cebula, reszta koncentratu pomidorowego i cała reszta kapusty kiszonej. Oprócz tego dodam jeszcze kilka plasterków suszonych grzybów. To są grzyby za darmo, które sama zbierałam i suszyłam, ale też to nie jest jakieś konieczne, ja po prostu akurat bardzo lubię, kiedy jest ten taki
lekki grzybowy aromat. Jednak pójdzie tutaj pół cebuli, także to pół będzie na kiedy indziej. No i w sumie szkoda, że tak wyszło, bo w lodówce mam inną połówkę cebuli napoczętą od wczoraj. No ale trudno. Klasycznie zaczynam od podsmażenia cebuli. Następnie dodaję przyprawy, u mnie jest to majeranek i czosnek w proszku. I kiedy cebulka już się zeszkli, dodaję warzywa. I namoczone grzyby leśne. Następnie mieszamy i dodajemy wodę. Wody dajemy tylko tyle, aby warzywa były przykryte, żeby się ugotowały. I dopiero po ugotowaniu warzyw możemy dodać kapustę kiszoną. Inaczej ziemniaki się nie ugotują i pozostaną twarde. Więc jest to bardzo ważne. Tutaj tej kolejności nie zmieniajcie. Warzywa już się ugotowały, więc dodaję kapustę. Dodałam też tutaj więcej wody, bo miało to taką trochę konsystencję bigosu, a nie zupy. No i teraz trochę koncentratu. Nie wiem, może zużyję cały, zobaczymy. Dodałam taką czubatą łyżeczkę koncentratu, więc jeszcze trochę mi zostało i jeszcze więcej pieprzu i więcej majeranku. Zupka gotowa, jeszcze trochę ją pogotowałam. Tutaj jest moja porcja na dzisiaj i zostało mi jeszcze bardzo dużo. Zupa wyszła bardzo smaczna, dołożyłam sobie jeszcze drugą porcję. Tutaj cała reszta kapuściaka. Witam Was w trzeci dzień. Miałam dzisiaj zamiar zrobić kaszę z jabłkami na śniadanie, tak jak pierwszego dnia, ale potem pomyślałam, że to jest strasznie nudne i może spróbuję coś innego, więc wymyśliłam, że mogę spróbować zrobić takie placko-pancake'i z kaszy jęczmiennej, tak jak robiłam zawsze z płatków owsianych. Jestem bardzo ciekawa, czy to wyjdzie. Jak nie, to nie wiem, co zrobię, nie wiem, co będę jadła. Coś wykombinuję. W każdym razie postanowiłam, że zblenduję tą kaszę jęczmienną. Dodam troszkę mniej wody niż tej kaszy i dodam jeszcze pół banana i zobaczymy, czy uda się z tego coś usmażyć. Po zblendowaniu nie wygląda to źle. Myślę, że jest szansa, że się uda. Natomiast moja padania jest już w stanie takim, nie wiem, konającym. No nie ma się już najlepiej i ostatnio właśnie nie wychodzi mi za bardzo robienie tutaj jakichś tam różnych placków, pancake'ów i tak dalej. Dlatego też daję tutaj więcej tłuszczu, no i zobaczymy. Także właśnie jedyna moja obawa to jest patelnia. Czy to się na pewno uda? No zobaczymy. A gdyby się nie udało, to najwyżej zrobię z tego taką, nie wiem, coś jakby kaszkę na ciepło. Jakby ugotuję to po prostu. Robię takie dwa pierwsze testowe i już widzę, że jest ok. Da się przewracać, więc super. Moje placuszki się smażą, a tutaj już obrałam i pokroiłam w kostkę jabłka i zaraz je zrobię w garnku z cynamonem i odrobiną cukru. Pancake'i gotowe. Jestem bardzo ciekawa, jak smakują. Nie ukrywam, że mam wielkie nadzieje. A tutaj już właśnie wyłożyłam sobie te dwa jabłka z cynamonem i odrobiną cukru i całą resztę moich prażonych orzechów laskowych. Okej, posmakowałam. Jest dobre, ale czuć właśnie tą taką strukturę ziarnistą, więc myślę, że mogłam to po prostu dłużej blendować, ale i tak jest okej. Nadal wolę te owsiane, no ale fajnie, że jest taka opcja również z kaszy jęczmiennej zrobić coś takiego. Dzisiaj na obiad sałatka na bazie rukoli i reszta makaronu z wczoraj. Tutaj sobie podsmażam fasolę z przyprawami. Dodałam czosnek w proszku, paprykę wędzoną i sól i trochę oliwy. I do tego będzie jeszcze trochę cebulki, marchewka, moje marynowane rzodkiewki, natka pietruszki i pestki dyni. Sałatka gotowa, wygląda pięknie. Poleję jeszcze to wszystko oliwą. I gotowe, do tego mam jeszcze pół kromki chleba, taki kawałek. I ta fasola jest przepyszna, więc to był świetny pomysł, żeby ją podgrzać na patelni z przyprawami. Makaron też już podgrzałam, dodałam na górę jeszcze natkę pietruszki i obiad gotowy. Tutaj w tej sałatce jest rukola, pół marchewki, kawałek cebuli, kilka plasterków marynowanej rzodkiewki, fasola, pestki dyni, natka pietruszki, oliwa, no i kromka chleba. Pół kromki. Kawałek. Na kolację robię taką pojedynczą porcję zupy porowej. Zupę porową pokazywałam Wam już w jednym z ostatnich meal prepów. I tutaj właśnie zrobię ją z jednego takiego dosyć sporego ziemniaka, całej reszty pora i takiego kawałka cebuli.
Jeśli chodzi o przyprawy, to dodałam czosnek w proszku, sól i pieprz. I zupka gotowa. Zblendowałam całość, dodałam jeszcze trochę sosu sojowego i płatków dreszczowych i na górę nutka pietruszki. Przygotowałam sobie taką przekąskę. Mam tutaj pół marchewki, trochę paluszków i moją pastę z soczewicy, którą robiłam wczoraj. Ostatni dzień i ostatnie śniadanie. Jem dzisiaj moje dwie ostatnie kromki chleba z pastą z soczewicy i marynowaną rzodkiewką. I kanapki gotowe, wyglądają naprawdę super, więc mam tutaj właśnie tę pastę z soczewicy, trochę rukoli, marynowane rzodkiewki, natkę pietruszki, pestki dyni i trochę oliwy. Jeszcze zostało mi tyle pestek dyni i myślę, że zużyję je do obiadu. Dzisiaj miałam w planach zjeść kapuśniak na kolację, ale wróciłam do domu bardzo późno, więc będzie kapuśniak na obiad, a na kolację zrobię pieczone warzywa i kotleciki z kaszy, którą zresztą już ugotowałam. Zupka podgrzana i gotowa. Ok, zabieram się za przygotowanie kolacji i będzie taka, nie wiem, piękna kolacja, piękne zakończenie tego wyzwania, które tak naprawdę jakoś za bardzo wyzwaniem nie było, bo było to dla mnie naprawdę przyjemne i w zasadzie nie musiałam się tutaj jakoś specjalnie ograniczać. Tak, dzisiaj robię kotlety z tej kaszy. To jest jeden woreczek ugotowany. Do tego dodam startą na małych oczkach marchewkę. Myślę, że może nawet dwie marchewki. I kawałek cebulki i przyprawy. I może jeszcze dodam też koncentrat. Tutaj jest cała reszta moich warzyw w zasadzie, więc resztę warzyw sobie upiekę, właśnie ziemniaki, rzodkiewkę, dynię, też kawałek cebuli, kawałek pójdzie do kotletów, a kawałek po prostu upiekę. I też będę piekła fasolę z przyprawami. I zostało mi jeszcze pół banana, więc po prostu chyba to teraz zjem. Już widzę, że tego jedzenia będzie dzisiaj na kolację bardzo dużo, więc myślę, że nie zjem wszystkiego. W każdym razie mam już tutaj moje pokrojone warzywa, do tego też fasola, zaraz poleję to oliwą i dodam jakieś przyprawy. A tutaj moja masa na kotleciki, dodałam jeszcze całą resztkę pestek dyni i koncentratu pomidorowego i przypomniałam sobie, że mam również jeszcze natkę pietruszki, więc chyba dorzucę po prostu całą resztę, bo nie mam co z tym zrobić. I kolacja gotowa, jak widać, no nie jestem w stanie raczej zjeść wszystkiego. Tutaj jeszcze są warzywa, myślę, że te warzywa z fasolką może nawet zjem wszystkie, ale jeśli chodzi o kotlety, to nałożyłam sobie tutaj dwie sztuki i zostały mi jeszcze cztery. I jeszcze dokładka, mam tutaj całą resztę moich pieczonych warzyw z fasolą. Więcej kotletów nie chcę, nie mam ochoty, więc może innym razem. I klasycznie już pokazuję Wam wszystko, co zostało po tym tygodniu, a w zasadzie nie tygodniu, a czterech dniach. W każdym razie wszystko, co zostało po tym wyzwaniu. Jest tutaj rukola, dosyć sporo jeszcze pasty z soczewicy, jeden cały słoik zupy dyniowej i też tutaj to, co mi pozostało w kubku. Ugotowana soczewica, jeden woreczek kaszy jęczmiennej, i jeszcze kilka plasterków marynowanej rzodkiewki. I oczywiście zostały mi jeszcze cztery kotleciki z kaszy i marchewki. Zapomniałam o nich. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Klasycznie zapraszam Was na moje profile na Instagramie i na TikToku. Tam bywam znacznie częściej. No i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli spodobał Wam się ten film i zostawicie jakiś komentarz, albo prześlecie ten film dalej osobie, której może się ten materiał przydać. Do zobaczenia następnym razem. Hej!